Oczywiście, gdybym taką ustawę dostał na biurku, ale myślę, że polski rząd to wie, no, bo jestem prezesem Instytutu Pamięci Narodowej. Gdybym taką ustawę dostał na biurku jako przyszły prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, to bym w życiu jej nie podpisał, aby przywracać przywileje emerytalne funkcjonariuszom Służby Bezpieczeństwa, drodzy Państwo. Ale jestem przekonany, że pan prezydent Andrzej Duda też by jej oczywiście w życiu nie podpisał, tylko to jest powolny i ukryty proces reubekizacji, a Ministerstwo Spraw Wewnętrznych nie korzysta z możliwości odwoływania się do sądów. Efekt jest taki, że oprawcom w dzisiejszej Polsce żyje się lepiej niż ofiarom i bohaterom. Trzeba to zmienić. Hańba! Dziękuję bardzo. Pomnik jeszcze. To był pomnik, tak. Ostatni. To widziałem dzisiaj ten pomnik. Gdyby to był obiekt propagandowy z czerwoną sowiecką gwiazdą, to nazywałbym go obiektem, drodzy Państwo. Jak wiecie, dzisiaj Federacja Rosyjska ściga mnie za obalenie 41 obiektów propagandy komunistycznej. Grozi mi za... Ale niestety...